W siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli największych organizacji lekarskich w Polsce. We wspólnym komunikacie ich przedstawiciele apelują do rządu o podjęcie szybkich działań mających na celu poprawę trudnej sytuacji w służbie zdrowia, mówili podczas konferencji prasowej przedstawiciele Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Pierwszym najistotniejszym to jest konieczny wzrost nakładów na polską ochronę zdrowia dla bezpiecznego poziomu dla naszych pacjentów i dla placówek medycznych, żeby mogły funkcjonować zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, bo taki ustawowy i kodeksowy obowiązek ma każdy lekarz. Druga rzecz, oczywiście bardzo ważna, uregulowanie czasu pracy, warunków dyżurów. Dotyczy to również POZ-u, bo tu jest pytanie, ilu pacjentów ma przyjąć lekarz w ciągu dnia? Jaki jest czas na poradę? To są pytania, które my zadajemy od lat, a młodzi rezydenci pytają o dyżury. Ile dyżurów, jak dyżurować, co po dyżurze, co z rezydenturami? Zdaniem Bożeny Janickiej największym zagrożeniem dla całego systemu ochrony zdrowia jest systematyczne zmniejszanie się ilości personelu medycznego, tak lekarzy, jak i pielęgniarek. Już w tej chwili w wielu małych ośrodkach zdrowia nie ma kto leczyć. Niestety nie będzie nas lada moment miał kto leczyć, bo 30% lekarzy dzisiaj to są emeryci. Gdyby oni odeszli z systemu, a powinni, bo emerytura to jest czas odpoczynku, a nie dalszej uciążliwej, ciężkiej pracy i to w nieokreślonych warunkach, to system polski się załamie. Razem mówimy jednym głosem. Potrzebujemy zmian w systemie ochrony zdrowia, bo jest on już u progu granic wytrzymałości. Grozi nam potężna katastrofa w systemie ochrony zdrowia, jeżeli nie zostaną podjęte działania w zakresach, o których mówimy, finansowania, czasu pracy, spraw administracyjnych, bieżących. Niestety nie będzie miał kto w Polsce leczyć. Podczas konferencji prasowej lekarze przypominali o zagrożeniach, jakie niosą z sobą wakacje, lato i upały. Między innymi o niezwykle trującej roślinie barszczu sosnowskiego, która mimo wielu lat walki o jej wyplenienie ciągle się rozprzestrzenia i stanowi coraz większe zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Jest to roślina, która pojawiła się w Polsce w latach 50. jako rewelacyjna pasza dla zwierząt, a okazała się potężnym zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich. Przebywanie w okolicy krzewu, barszczu, w okolicy około 2 metrów już naraża nasze zdrowie na wdychanie oparów toksycznych. W momencie, kiedy dojdzie do kontaktu, należy przede wszystkim umyć dobrze miejsce kontaktowe, czyli zmyć wodą z mydłem. Gdy dochodzi do kontaktu z oczami, niestety wymaga to szybkiej interwencji i pomocy okulisty. Jeżeli chodzi o bąble, które wystąpią, zalecamy smarowanie maściami sterydowymi. Na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego możemy sprawdzić aktualne miejsca, gdzie jest rozmieszczony barszcz sosnowskiego, gdzie ta roślina niestety rośnie, to tam również możemy sprawdzić, że w samej Wielkopolsce dzisiaj mamy zarejestrowanych ponad 109 miejsc, w których znaleziono ten barszcz. Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, życząc podczas drugiej części wakacji miłego wypoczynku, przypominają, by z największych atrakcji lata, wody i słońca, korzystać z umiarem.